20 grudnia 2013 roku za moimi plecami Combank Arena w Belgradzie, w stolicy Serbii. To niezwykłe, ale za kilka godzin reprezentacja Polski zagra tu w półfinale Mistrzostw Świata. Rywalkami naszej drużyny będą gospodynie turnieju, reprezentacja Serbii. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności. Tu może być nawet 20 tysięcy widzów, a to także dlatego, że obniżono specjalnie ceny biletów na to spotkanie. Można wejść na to spotkanie już za 300 dinarów, a to naprawdę tylko jakieś 11-12 zł. 16 tysięcy widzów wspierało Serbię w wielkim meczu z Norwegią. Serbki przegrywały 5 bramkami w drugiej połowie, ale potrafiły odwrócić losy rywalizacji. Dziś na pewno miejscowa publiczność też będzie 8 zawodnikiem gospodyń. Ale to nic. Tak jak powiedział Sasza Boszkowicz, trener Serbii, to nie publiczność będzie grała w obronie, to nie publiczność będzie celnie podawała w ataku. Polki muszą pamiętać, że tutaj rok temu Czarnogóra w półfinale, mimo tych 13 tysięcy Serbów, wygrała. Polki muszą pamiętać, że Dania, grając w Herning na Mistrzostwach Europy, miała też 13 tysięcy swoich kibiców, a przegrywała czy z Francją, czy z Czarnogórą. Siła ma tkwić w naszym zespole. Godzina 18, Combank Arena. Polska, Serbia, tu już nie ma nic do dodania. Tu jest szansa na wywalczenie awansu do wielkiego finału i zapewnienie już sobie medalu dziś wieczorem. Miejmy taką nadzieję, liczymy na wielki mecz. Dziś nasze zawodniczki nie trenowały rano w Combank Arenie, zrezygnowano z tej sesji treningowej. Mają pełny odpoczynek, pełny relaks, skupienie przed tym meczem. My im już nie będziemy przeszkadzać, choć rzeczywiście ich hotel znajduje się niedaleko obiektu. Godzina 18, wszyscy przed telewizorami, wszyscy śledzą relacje na handball.pl. Miejmy nadzieję, że to będzie kolejny niezapomniany dzień dla polskiej piłki ręcznej. Z Belgradu dla handball.pl Michał Pomorski.